Cześć kochani, doczekaliście się w końcu kolejnego odcinka. Dzisiaj spróbuję rozwiać Wasze wątpliwości i poruszę temat fakty i mity o modelkach. Mam na telefonie kilka pytań, które zebrałam w internecie, które Was interesują o modelkach. I pierwsze pytanie jest takie, czy to prawda, że jemy waciki nasączone octem? No, nie jemy wacików nasączonych octem. Jemy pyszne ciasteczka. Zdarzają nam się dni, gdzie pozwolimy sobie troszkę na więcej, ale też jesteśmy modelami, to jest nasza praca i pracujemy własnym ciałem, także musimy zachować odpowiednie proporcje. A co do wacików nasączonych octem, jestem kategorycznie na nie, ponieważ dziewczyny, to jest niebezpieczne po pierwsze, a po drugie nie znam żadnej dziewczyny, która w taki sposób by się odżywiała, więc nie. Kolejne pytanie, czy głodówka przed sesją i pokazem jest nam potrzebna? Nie, jeżeli prowadzimy zdrowy styl życia, nie jest nam potrzebna. I pamiętajcie, że od głodówki tak naprawdę nie ubywa nam kilogramów, tylko nam przybywa. Więc słuchajcie, jesteśmy tylko ludźmi, więc jedzenie to jest najlepsza rzecz na świecie, więc ja nie potrafiłabym z niej zrezygnować, tak jak i Wy. O, moje ulubione pytanie, ile trzeba mieć w talii, w biodrach i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie znam. No nie znam, jakie są wymiary modelek, bo ja się tylko skupiam na sobie, jeżeli mam pracę. Ja wiem, że jestem za duża tu i ówdzie, się tym nie przejmuję. Pan Marcin troszkę mi namiętnie o tym przypominał. Ale co ja mogę za to? Ja siebie taką lubię. Czy idealne wymiary wystarczą, żeby zostać modelką? Kochani, tak już wspomniałam, liczy się pewność siebie, charyzma. Więc te dwie rzeczy, jeżeli masz, to super. A jeżeli jeszcze masz idealną figurę, sylwetkę, to gratuluję i życzę Ci powodzenia. Ile trwa sesja zdjęciowa? No, no, no. Słuchajcie, ostatnio byłam na sesji, gdzie zajęło mi to 5 godzin studyjnych, także według mnie bardzo super, bo jak zaczynałam ze sesjami zdjęciowymi, przyciągało się to nawet do 13 godzin, także im więcej tych sesji, tym bardziej pracujesz z aparatem, tym bardziej poznajesz swoje ciało, wiesz czego nie robić, co robić, więc to wszystko zależy od tego, ile poświęcasz na to czasu. Czy to prawda, że każda modelka robi karierę przez łóżko? To jest ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie, ponieważ wszystko zależy od tego, jak modelka podchodzi do swojej pracy. Ja, jako modelka, podchodzę do swojej pracy bardzo poważnie i nigdy bym nie pomyślała, żeby robić karierę przez łóżko, bo jednak to są Twoje wybory i to wszystko od Ciebie zależy. Dużo jest takich mitów o tym, że nie jedna modelka wskoczyła fotografowi do łóżka, ale to nieprawda. Wszystko zależy od Ciebie. Czy jednak modelki są głupie? Słuchajcie, to jest głupie pytanie, ponieważ nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale zarówno będąc kimś innym zawodu, też możesz być głupim tak naprawdę. Nie, ja siebie osobiście nie uważam za osobę głupią, ale nie uważam siebie też za osobę wybitnie wykształconą i nie wiadomo, jakie ma pojęcie o życiu, bo to jest nieprawda. Jeżeli czegoś nie wiem, to pytam, nie boję się przyznać do błędu. Ile zarabiają modelki? Jest to dość skomplikowane pytanie, ponieważ tak jak Wy chodzicie do pracy codziennie, macie ten stały dochód, tak my nigdy nie wiemy, czy będziemy mieli te pieniądze za miesiąc. Także tutaj zaczyna się walka od jednego projektu do drugiego. Nie zarabiamy wcale dużo. Musimy się starać, naprawdę starać się o każdy pieniądz. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, to jest życie. To jest życie, trzeba walczyć o swoje. Praca modelki nie trwa całe życie. Jak to? Mama zawsze mi powtarzała, Ewa, jak się skończy modelnik, co będziesz robiła? A ja znam bardzo dobry przykład na to. Helena Narowicz, 81 lat, która rok temu zrobiła kampanię dla Bohoboko, co pokazuje, że nawet ciężką pracą mimo wieku można robić to, co się kocha i można nadal być kwitnącym kwiatem. Co powinna robić dziewczyna, która chce zostać modelką? Zdrowo się odżywiać, ćwiczenia, basen, siłownia, żeby po prostu dbała o sylwetkę. Dziewczyny, ja zazwyczaj polecam agencję, ale na początek proponuję
umówić się z przyjaciółką chociażby, żeby jakieś parę fotek Wam zrobiła profesjonalnym sprzętem, żebyście zobaczyły, czy dobrze się czujecie przed aparatem, na czym musicie popracować przede wszystkim i musicie odnaleźć pewność siebie. I słuchaj, jeżeli myślisz o karierze modelki, o tym zawodzie, to pamiętaj, że żeby wierzyć cały czas w siebie, w swoje możliwości, no i żeby robić ten krok do przodu cały czas. Kochani! Bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną do końca tego odcinka. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły z tematami, możecie mi je podrzucać, ja chętnie je wykorzystam, które poniżej zostawicie. Jeżeli Wam się podobał odcinek, dajcie polubienie. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!